Dzień dobry Państwu. Sądzę, że wszyscy się słyszymy i widzimy i możemy zaczynać nasze spotkanie. Ja nazywam się Marek Świerczyński i pełnię tutaj w zasadzie tylko rolę moderatora. Głównymi bohaterami zaś naszego spotkania online będą Justyna Gotkowska z Ośrodka Studiów Wschodnich, Jacek Bartosiak z Ośrodka Analitycznego Strategy and Future. A gospodarzem naszego spotkania oraz jego uczestnikiem również będzie Michał Baranowski, dyrektor warszawskiego biura German Marshall Fund of the United States, instytucji dbającej o jakość relacji transatlantyckich. Witam serdecznie. Postanowiliśmy się dzisiaj spotkać we czwórkę po to, żeby w tej formule kontynuować taką debatę, która toczy się w naszym gronie, a przede wszystkim między Justyną i Jackiem od wielu już miesięcy, głównie na platformie dyskusyjnej zwanej Twitterem. Ale również po to, żeby zastanowić się nieco głębiej, co ta dyskusja, która toczy się między Jackiem a Justyną, oznacza dla polskiej polityki bezpieczeństwa w momencie, kiedy otwiera się przed nią zupełnie nowy rozdział. Chodzi oczywiście o zmianę władzy u naszego najważniejszego sojusznika, nie tylko w relacji bilateralnej, ale również w relacji natowskiej, sojuszniczej w Stanach Zjednoczonych, dojście do władzy nowej ekipy prezydenta Joe Bidena, obsadzenie przez tę ekipę wszystkich już najważniejszych stanowisk odpowiedzialnych za formułowanie i wykonanie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, no i efekt, jaki to wywołało na świecie i w Europie, to znaczy szukanie nowej formuły dialogu ze Stanami Zjednoczonymi, odbudowy tego dialogu, doprowadzenia do poprawy jego jakości i sformułowania też po części nowych celów przy być może przedefiniowaniu tych tradycyjnych ram współpracy transatlantyckiej. Postanowiliśmy wszyscy we czworo, że to jest właśnie ten świetny moment, żeby zastanowić się nad wyzwaniami polskiej polityki bezpieczeństwa, jej szansami, kierunkiem, a być może pewnymi zmianami, które należałoby do niej wprowadzić. Ale jak już powiedziałem, zaczęło się wszystko od tej rozmowy, która toczy się od kilku miesięcy między Justyną Gotkowską i Jackiem Bartosiakiem. Rozmowy, która dotyczy pewnych różnic w postrzeganiu polskiego bezpieczeństwa. I dlatego na początek poprosiłem oboje dyskutantów, żeby w skrócie zarysowali właśnie te najistotniejsze różnice ich dzielące. Justyno, może ty na początek. Dobrze, Marku, dziękuję ci bardzo za wprowadzenie i dziękuję Michałowi za zorganizowanie tej dyskusji, która moim zdaniem już na różnych platformach społecznościowych na tyle nabrzmiała, że warto porozmawiać osobiście. Jeżeli chodzi o moje zarzuty wobec, jeżeli to tak można nazwać, wobec Jacka, to wydaje mi się, że mam problem z całą narracją geopolityczną, jaką często słyszę z jego strony, ale nie tylko. I chciałabym przedstawić w kontrze to, jak ja widzę te zmiany na świecie, nie tylko w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, ale również w Europie, ponieważ kwestia niemiecka była chyba ostatnim takim elementem, gdzie tutaj spieraliśmy się na Twitterze. Ale to nie tylko Niemcy, to także Unia Europejska. Więc gdzie my jesteśmy według mnie? I chciałabym też zaznaczyć, że mówię we własnym imieniu, a nie Ośrodka Studiów Wschodnich, żeby to nie było też również mylone. Politycznie, gospodarczo, wojskowo jesteśmy w coraz trudniejszej sytuacji, jeżeli chodzi o zabezpieczanie naszych interesów i projektowanie też przyszłego rozwoju, stabilności, bezpieczeństwa.
i zmieniają się podstawy naszego funkcjonowania w systemie międzynarodowym. Zmienia się NATO, zmieniają się relacje transatlantyckie i zmienia się Unia Europejska przede wszystkim. I oczywiście na poziomie globalnym mamy do czynienia z rywalizacją między Amerykanami a Chińczykami, ze słabnięciem hegemonii Stanów Zjednoczonych. I to wszystko ma wpływ oczywiście na Europę, bo będzie odwracać uwagę i zasoby wojskowe Stanów Zjednoczonych od Europy i regionu. Ponadto będzie wymuszało na Europie opowiedzenie się w tej rywalizacji chińsko-amerykańskiej i to opowiedzenie się Unii Europejskiej, po której w tej rywalizacji na różnych płaszczyznach będzie miało również konsekwencje dla naszego bezpieczeństwa. Ale to nie wszystko. Przede wszystkim w Europie mamy do czynienia z dużymi zmianami. Mamy do czynienia z polityczną rekonfiguracją Unii Europejskiej. W konsekwencji Brexitu nastąpiło wzmocnienie Francji i Niemiec. Nastąpiło też otworzenie przez Francuzów dyskusji o politycznej, gospodarczej i wojskowej europejskiej autonomii strategicznej, czyli o relacjach Europy ze Stanami Zjednoczonymi i o stosunkach Unii z Chinami i z Rosją. I w tej całej dyskusji kluczowe są oczywiście Niemcy. Berlin jest tak trochę pomiędzy starym a nowym paradygmatem, światem, a w polityce bezpieczeństwa jest w swoistym klinczu. W bezpieczeństwie mamy stronnictwa bardziej prounijne i protransatlantyckie z AKK na czele w Berlinie, choć NATO nadal jest dla obu tych stronnictw najważniejsze. Prawdziwy podział w Niemczech jest jednak zupełnie gdzie indziej. On leży pomiędzy realistami, którzy widzą konieczność wzmocnienia polityki bezpieczeństwa i pozycji Berlina w tym obszarze, a pacyfistami, którzy generalnie odrzucają środki militarne i opowiadają się za dyplomacją. I ten klincz będzie generował dla nas pewne możliwości, ale również spore problemy w przyszłości. Ale to nie wszystko. W Niemczech nadal utrzymuje się paradygmat rozwijania relacji gospodarczych z systemowymi rywalami ze względu na duże niemieckie lobby ekonomiczne. I ten paradygmat jest wprawdzie kwestionowany, ale prawdopodobnie będzie kontynuowany przez Niemcy i będzie wpływał na coraz większe tarcia ze Stanami Zjednoczonymi, o czym powie na pewno Michał, i w konsekwencji również na nasze bezpieczeństwo. I to wszystko w coraz bardziej niepewnym otoczeniu, autorytarnej Rosji, Chin, Rosji jako zwijającego się mocarstwa, Chin jako mocarstwa wschodzącego. I jak rozumiem, Jacek poszukuje w tym takim niepewnym, zmieniającym się świecie pewnej alternatywnej drogi rozwoju dla polskiej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Tyle, że w moim odbiorze często wychodzi na manowce. Ponieważ jakie mamy alternatywy do utrzymania wspólnoty transatlantyckiej, która się transformuje, która się zmienia i zmieniać się będzie i będziemy musieli być na to przygotowani i powinniśmy na to wpływać, no, tych alternatyw no, nie ma. Silne relacje bilateralne ze Stanami Zjednoczonymi są podatne na zmiany polityczne i na priorytety powstrzymywania Chin, inwazji i Pacyfiku. Europejska autonomia strategiczna nie jest żadną dla nas odpowiedzią. Nie łudźmy się, ani Francja, ani Niemcy nie zagwarantują w ten sposób naszego bezpieczeństwa. A strategiczna samodzielność Polski oparta na jakiejś formie współpracy regionalnej jest mrzonką i drogą do samoizolacji Polski w regionie, w Europie i wystawiania się na presję zarówno ze strony Rosji, jak i Chin. I co nam pozostaje? Tak jak powiedziałam, utrzymanie wspólnoty transatlantyckiej powinno być jednym z głównych naszych celów. Opcja rozpadu świata transatlantyckiego mimo całej gamy różnic i problemów między Stanami a Europą nie jest nieuchronna. Europa jest politycznie, gospodarczo i wojskowo za słaba, żeby poradzić sobie z Rosją i Chinami. I te państwa dadzą nam bardzo szybko o tym znać. W Unii też nie ma poparcia wystarczającego dla francuskich wizji, a z kolei po stronie Stanów Zjednoczonych Waszyngton potrzebuje sojuszników, bo po prostu coraz w mniejszy sposób będzie w stanie narzucić swoją agendę. Jednocześnie nie ma opcji, żeby te relacje transatlantyckie się nie zmieniły, nie zostały zreformowane. I to się już dzieje, ale to też wymaga ogromnej pracy również z naszej strony, żebyśmy się odnaleźli w tym zmieniającym się paradygmacie transatlantyckim.
I w NATO ta Europa musi wziąć więcej na siebie, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo wschodniej flanki. I tu jest konieczne kształtowanie procesu z naszej strony, w szczególności wpływanie na Niemcy. I jednocześnie trzeba mieć świadomość, że te tarcia na innych polach politycznych, gospodarczych między Europą a Stanami Zjednoczonymi pozostaną, a co więcej, mogą się nawet wzmacniać. I utrzymanie obecności amerykańskiej w regionie jest dla nas ogromnie ważne i ta obecność powinna być, z mojej perspektywy, stanowić pewną platformę dla rozwijania współpracy regionalnej w tym obszarze wojskowym. Z kolei w Unii Europejskiej powinniśmy włączać się w o wiele większy sposób w te procesy współpracy wojskowej, politycznej i gospodarczej, ale przede wszystkim powinniśmy zrobić porządek na własnym podwórku. Powinniśmy mieć świadomość politycznych wyzwań w polityce międzynarodowej, dobrej analizy tych wyzwań i powinniśmy dążyć do tworzenia stabilnego, wydajnego systemu bezpieczeństwa, całościowego, zarówno po stronie wojskowej i cywilnej. I to wszystko nie jest proste i nie będzie wystarczające, tak jakbyśmy sobie tego życzyli. I to wymaga dużej świadomości, pracy na różnych poziomach, eksperckim, urzędniczym, politycznym. I nie mam wrażenia, żeby geopolityczne odpowiedzi i geopolityczne narracje obejmowały całościowo to, z czym mamy do czynienia i dawały odpowiednie odpowiedzi. I na tym bym zakończyła. Dziękuję Ci bardzo, Justyno. Zaraz oddam głos Jackowi, który przez ostatnie lata zrobił wiele, żeby słowo geopolityka znowu wróciło do naszego języka debaty publicznej i politycznej. A zatem Jacek Bartosiak ma głos. Tak, bardzo dziękuję za zaproszenie, dziękuję za to wprowadzenie i też za rozpoczęcie tej dyskusji przez Justynę Gotkowską. W związku z tym, że bardzo dużo wątków się pojawiło w tej części wstępnej, otwierającej, i też nie było to kilka kwestii, które są jakoś w kontrze wprost do mnie czy do Strategy and Future z punktu widzenia perspektywy, bo Justyna po prostu zdiagnozowała w pierwszej części swojej wypowiedzi pewien upadek paradygmatu, tak, tej bezpiecznej przystani, do której dążyliśmy, wspólnoty Zachodu, świata transatlantyckiego i dominacji liberalnego modelu rozwoju czy funkcjonowania stosunków międzynarodowych. Tu jest zgoda. Tu jest zgoda. Możemy teraz wejść w szczegóły, gdzie dokładnie to się zmienia i jak to podąży. I tutaj w tej drugiej fazie już między tym, co powiedziała Justyna, a mną jest kilka różnic podstawowych. I zacznę od tego, że takiej uwagi natury ogólnej, że dobrze byłoby w tych czasach, które zwiastują zmiany i wiadomo, że nie jesteśmy nigdy w stanie przewidzieć, co jest w przyszłości, starać się jednak opisać, i tu służy geopolityka rozumiana oczywiście progresywnie, taką właśnie jak my uprawiamy Strategy and Future. Wielokrotnie odnosiłem się do tego, co to oznacza i przyznam, że ona działa, tak, dlatego że od wielu lat to, co my mówimy, się sprawdza. I nawet to, co dzisiaj powiem, też się sprawdzi. Zresztą to, jak debatowaliśmy już z tym kilka miesięcy temu, też już się sprawdziło. Otóż chodzi o to, żeby nie zastanawiać się, jakie są pionki na szachownicy i co dokładnie, jakie mają intencje, tylko jaka jest szachownica i jakie są reguły gry w szachy, czyli że król robi dwa kroki do przodu i musi jeden w lewo albo w prawo, a goniec jedzie po przekątnej. Jeżeli to zrozumiemy, to się okaże, że przyszły nowy kanclerz Niemiec nie ma wcale dużo pola manewru, a jeżeli mu się teraz wydaje, że ma i opowiada niestworzone rzeczy, to w pracy się nauczy, że ma niedużo. I wtedy jesteśmy w stanie wyprzedzać zdarzenia polityczne. I to jest strategia. I to musimy zacząć w to grać i tak analizować rzeczywistość nadchodzącą, dlatego że jesteśmy państwem średnim, o nieprzesadnie dużym potencjale. W związku z tym nie mamy głębi strategicznej na reakcje polityczne. Tym bardziej geopolityka jest sztuką dla państw mniejszych, bo większe mają ogromne zasoby i ogromne rezerwy, a już zwłaszcza Stany Zjednoczone. To a propos narracji geopolitycznej. Druga rzecz jest taka, że w debacie, którą często mamy w polskich środowiskach, martwi mnie najbardziej następujące zjawisko.
Otóż nie rozumiem, dlaczego w polskich środowiskach eksperckich, i to chciałbym tak tę tezę kontrowersyjną podnieść, mówienie o tym, że król jest nagi, to znaczy, że NATO zasadniczo nie ma zdolności wojskowych jako sojusz oraz, że upadła wspólnota Zachodu i teraz jest moment transformacji, jest podważaniem w ogóle naszego miejsca w świecie. Ja uważam, że wręcz przeciwnie. To jest pokazanie sobie samemu oraz otoczeniu na zewnątrz, eksperckiemu i politycznemu, że jesteśmy podmiotem swojego życia i sami meblujemy swój dom. Możemy kupić te meble od sąsiada, ale sami decydujemy, jak meblujemy i w którym miejscu ten mebel stoi. I to jest naprawdę nie tylko sztuka, ale obowiązek, żeby tak robić. Nie dlatego, że jesteśmy nadmiernie pyszni jako polscy eksperci, czy próżni, czy w ogóle mamy w głowie fiubździu, tylko dlatego, że wtedy tylko się liczą z nami. I po to, żeby zrównoważyć tę wypowiedź, jeszcze pod koniec swojej wypowiedzi, mam nadzieję, że nie zapomnę, powiem o tak zwanym balansowaniu w próżni, balansowaniu słowami, które bardzo mnie irytuje w polskiej debacie politycznej, zwłaszcza nie eksperckiej, politycznej, bo Polacy uwielbiają balansować na przykład Niemcy słowami albo w próżni. I jakie są tego konsekwencje też zaraz powiem z punktu widzenia geopolityki. Natomiast to, co powiedziała Justyna o diagnozie, i tu przechodzę do konkretnej może różnicy albo pogłębienia tego, co widzę. Ja uważam następująco, i może to będzie, już zakończę swoją może już przydługą wypowiedź. Otóż Stany Zjednoczone po pierwsze mogą przegrać z Chinami i nie utrzymać prymatu światowego. Polska nie ma na to żadnego wpływu. Żadnego. Nasze postępowanie nie ma najmniejszego wpływu na to. Po drugie, w Europie mają też problem z pogodzeniem się z nowym paradygmatem. Francuzi, ze względu może na większą kulturę strategiczną w porównaniu do Niemców, tradycyjnie, jakby nie było, Francja była imperium i mocarstwem kolonialnym, Francuzi de facto się pogodzili, że nie będzie prymatu amerykańskiego, nawet jeżeli ustami mówią co innego. W związku z tym za wszelką cenę poszukują nowej formuły na przyszłość dla Francji. Mówię Francja, myślę Europa oczywiście. Klasyczna myśl francuska. Niemcy natomiast, podobnie jak już nie pierwszy raz w dziejach swoich, wspaniale produkują, wspaniale skorzystali na zjednoczeniu i na rozszerzeniu Unii Europejskiej i wspaniale skorzystali na globalizacji. I nie chcą zmiany. Ale ta zmiana nadchodzi. Rosja, państwo słabe, nadmiernie oceniane w Polsce, wcale nie takie silne, jak nam się wydaje, próbuje dokonać takiej rewizji ładu światowego, żeby oczywiście wziąć ją w koncercie mocarstw europejskich po to, żeby dostać kapitał i technologię z Zachodu. Innymi słowy, żeby zagrać w grę równowagę w Europie. I tu dochodzimy do dwóch podstawowych interesów niesprzedawalnych, nienegocjowalnych państwa polskiego od ostatnich 500 lat. Pierwszy, nie dopuścić nigdy, żeby Rosja była w europejskim systemie gry o równowagę. Bardzo trudne zadanie. Udało nam się to przez większą część tego czasu, jakkolwiek to brzmi, no nie w czasie zaborów, ale udało się również w latach 1917, 18, 19, 20, 20, 39 do paktu Ribbentrop-Mołotow oraz za czasów Jelcyna. I w dużej części za Putina. Teraz to się być może kończy. Wszystkie państwa, które zapraszają Rosję do gry o równowagę w Europie, czy to potrzebują do balansowania Turcji, czy do innych projektów, w szczególności do projektów, które nie służą naszemu przedpolu bezpieczeństwa, czyli Ukrainie, Białorusi, państwom bałtyckim, ale nam też i Rumunii, są naszymi przeciwnikami geopolitycznymi. To jest cel polityki polskiej, a Unia Europejska i NATO są tylko środkiem do osiągnięcia tego stanu, bo to jest 500 lat wielkiej strategii Rzeczpospolitej i tak rozumiał to i Norwid, i Hetman Chodkiewicz. I nie łączył ich tylko Plutarch, ale rozumienie tej prawidłowości. A my jesteśmy jak gdyby w tym samym kursie, na tej samej łodzi siedzimy. Drugim jest, już tylko skończę, dobrze? Tak. Już tylko skończę dosłownie zdanie. Drugim jest oczywiście zerwanie z peryferyjnością, co jest jeszcze trudniejsze. Ostatnie zdanie dosłownie, Marku, przepraszam, bo niestety mam tendencję do zbyt długiego rozgrzewania się. Otóż zachodzi rekonfiguracja układu sił w Europie. Niemcy
będą zmuszeni do podjęcia decyzji, a jednocześnie sondują Amerykanów. Był moment kilka miesięcy temu, nasza klasa polityczna tego nie zrozumiała, żeby z Niemcami rozpocząć rozmowy na temat nowej wizji Europy, z Polską jako bardzo jej istotnym elementem. Mam nadzieję, że będę miał jeszcze możliwość się wypowiedzenia. Moim zdaniem nasi politycy nie zauważyli tego momentu. Mamy jeszcze 40 minut przed sobą, także z pewnością jeszcze nie raz zabierzesz głos. Chciałbym teraz zaprosić do dyskusji, do tej rozmowy naszego gospodarza Michała Baranowskiego, poprzedzając to takim stwierdzeniem, że zdaje mi się, że z tą wizją upadku świata zachodniego przedstawioną przed chwilą przez Jacka, no nie bardzo się zgadza Joe Biden, nowy prezydent Stanów Zjednoczonych, który wydaje się dążyć do odbudowy tego, co już znamy, w nowej, lepszej formule. A jak zamierza to zrobić, o tym Michał. Dziękuję Marku i dziękuję Justyno i Jacku. Bardzo fajnie się spotkać, co prawda wirtualnie, ale jednak podyskutować o ważnych rzeczach i cieszę się, że GMF mógł być gospodarzem wirtualnym tego spotkania. No właśnie, to ja może zacznę od tego punktu, na którym ty skończyłeś, Marku, i z pewną jednak krytyką wobec Jacka, ale jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o wprowadzenie, dlatego że pojawiły się tak naprawdę dwa określenia, jedno u Jacka, jedno u Justyny. I to jest kluczowe pytanie. Czy my już widzimy w tym momencie upadek Zachodu? Czy jest już pozamiatane? Czy widzimy transformację Zachodu według tych procesów, które mniej więcej zarysowaliście? Wydaje mi się, że ten obrazek, o którym mówił Jacek, na początku jest zbyt czarno-biały. I jego czarno-białość jest co prawda przemawiająca, ale jest tak naprawdę zbyt deterministyczna i jest przedwczesną oceną. Potem, bo to jeżeli już żyjemy w tej innej rzeczywistości, no to tak swoją drogą jesteśmy mocno spóźnieni jako Polska. Więc to jakby od tego bym może tylko zaczął. Ale rzeczywiście nie jest różowo. Rzeczywiście ta transformacja Zachodu się już jest mocno zaawansowana. Jeszcze na dodatek i COVID, i prezydentura Trumpa mocno ją przyspieszyła. Pewnie szczególnie COVID, chociaż to zobaczymy za jakiś czas. Poprosiłeś mnie, żebym nakreślił to, jak myśli o tym Biden i jak myśli jego zespół, dlatego że rozmawialiśmy 15 razy o tym, czym się różni Biden od Trumpa, ale jeżeli się spojrzy na ten wystąpienie w zeszłym tygodniu Bidena, tam widać kilka rzeczy. Nie mówię już o konkretach, tylko mówię jakby o dużym obrazku. Po pierwsze, w Waszyngtonie wraca przewidywalność. Można wziąć ten speech i go po prostu i wcale nie trzeba mieć jakichś specjalnych, lepszych kontaktów w Waszyngtonie. Można po prostu go przeczytać i tak, bo to jest speech, który zebrał wszystko, co jest, całe myślenie, które jest w tym momencie w tej administracji. Po drugie wraca proces, bo to nie będzie tylko decyzja jednego człowieka, jak to było często za Trumpa. To będzie proces, gdzie Biden będzie do pewnego, oczywiście, że to będą opcje przed prezydentem, ale on będzie tylko decydował, gdzie reszta się nie zgodziła. No to są takie dwie duże rzeczy, ale jeżeli chodzi o konkrety, no to wraca nastawienie na budowanie sojuszy, odbudowywanie sojuszy, rzeczywiście z innym potencjałem Stanów Zjednoczonych, no ale to nie jest tak, że Stany Zjednoczone już w tym momencie przegrały z Chinami. To jest spór, który będzie, którego będziemy świadkiem i uczestnikiem oczywiście przez następne lata, być może dekady. Tutaj jest, obydwoje o tym mówiliście, tutaj jest oczywiście kluczowe, jak zachowa się Europa i to Europa w sensie
i Francja, Niemcy, ale również Polska i Europa na poziomie Unii Europejskiej. Rzeczywiście Niemcy będą kluczowe w tej układance, dlatego że są, po pierwsze wraca prymat relacji między Waszyngtonem a Berlinem. Po drugie, Waszyngton bardzo jasno dostrzega Niemcy jako tę główną siłę Unii Europejskiej i potencjalnie również w kontekście bezpieczeństwa. Zupełnie na ten moment potencjalnie, ale to jest to, czego oni się spodziewają i zobaczymy, czy Niemcy będą to w stanie dostarczyć, czy nie. I tutaj pewnie, zresztą to po wielu rozmowach też z Jackiem, tutaj uważam, że jest szansa również dla Polski, do tego wrócę, żeby być czynnym uczestnikiem tych procesów. Za to największym wyzwaniem w tych relacjach transatlantyckich będzie nasz europejski, ale ich również niemiecki, relacje z Chinami. I to jest to, o czym mówiła Justyna, czyli tendencja w Berlinie, żeby próbować robić interesy z tak naprawdę konkurentami geopolitycznymi. I pytanie, na jak długo jak długo Niemcy będą w stanie opierać swoje bezpieczeństwo na parasolu nuklearnym Stanów Zjednoczonych, a w tym samym czasie robić interesy, tak jak to było widać podczas tego porozumienia inwestycyjnego z Chinami. Pozwól, Michał, że ci przerwę w tym momencie, bo to jest doskonały punkt przejścia do właśnie dalszej, pogłębionej części naszej rozmowy. Myśmy, planując tę naszą konwersację, właśnie zastanawiali się, że Niemcy powinny być w zasadzie osią tej rozmowy. Właśnie z tego względu, że to Amerykanie w sposób bardzo wyraźny zarzucają tę nową transatlantycką kotwicę właśnie na Niemcy. Dowodem tego była chociażby decyzja o wstrzymaniu zaplanowanego czy też zapowiedzianego przez Donalda Trumpa wycofania części amerykańskiego kontyngentu wojskowego z Niemiec. To, o czym ty mówiłeś, czyli relacje strategiczne Niemiec z Rosją oraz z Chinami. Już w tej chwili pojawiają się artykuły, które wręcz sugerują, że Europa pokazuje nowej administracji środkowy palec, tak to ktoś określił ze znanych publicystów. No a z trzeciej strony właśnie dla nas między tym zachodnioeuropejskim trzonem zarówno Unii, jak i NATO, a niebezpiecznym, ryzykownym, zagrażającym nam w sposób bezpośredni wschodem, trudno bardzo wypracować stabilną pozycję w zakresie bezpieczeństwa bez udziału Niemiec. A zatem tutaj już jeden z naszych obserwujących, pan Marek Belka, pyta wprost, no to więc jaka powinna być polityka polska wobec Niemiec? Ja to pytanie po prostu zadam Justynie i Jackowi. Jeśli mogę. I tutaj odniosę się do tego, co powiedział Jacek. Z tego względu, że uważam, że macie po prostu złą analizę Niemiec. Wypowiedzi AKK, na których opieraliście swoje wywody o ofercie niemieckiej wobec Polski, nie są przekładalne na niemiecką politykę, nie są niemiecką ofertą, są głosem w trudnej niemieckiej dyskusji o kształcie polityki bezpieczeństwa. I dlatego moje takie uwagi na Twitterze również tego dotyczące, że ta niemiecka dyskusja jest skomplikowana. My powinniśmy na nią wpływać jak najbardziej. My oczywiście z naszego punktu widzenia większy udział Niemiec w polityce bezpieczeństwa w Europie jest jak najbardziej korzystny. Niemcy chcielibyśmy, czy wskazane byłoby, żeby było więcej niemieckich wojsk na wschodniej flance, czy to w państwach bałtyckich, czy to w Polsce w formie ćwiczeń, rotacyjnej obecności. To jest trudne do przeprowadzenia w Berlinie i to będzie tym bardziej trudne po zmianie rządu z zielonymi, którzy najprawdopodobniej w tym rządzie będą brali udział. Będą toczyły się trudne dyskusje o niemieckim budżecie, będą się toczyły trudne dyskusje o głównych niemieckich programach zbrojeniowych, tych kluczowych z naszego punktu widzenia i z punktu widzenia NATO, dotyczących nuclear sharing,
z mojej perspektywy te programy, te dyskusje okażą się niekonkludywne i Niemcy w perspektywie 10 lat de facto nie podejmą tej decyzji, ale de facto w związku z brakiem odpowiednich samolotów czy brakiem zakupu nowych samolotów zakończą swój program w nuclear sharing. W Niemczech będą się toczyły ogromne dyskusje dotyczące zaangażowania wojskowego, nie tylko na wschodniej flance, ale w południowym sąsiedztwie Europy. I to, na co się powołujecie, czyli wypowiedzi AKK, tak jak mówię, są tylko jednym z głosów tej całej dyskusji. I co powinniśmy z tym robić? Powinniśmy w tej niemieckiej dyskusji brać udział. Powinniśmy głosami naszych polityków, ekspertów, urzędników wskazywać na to, że Niemcy są konieczne dla zabezpieczenia wschodniej flanki, dla bezpieczeństwa Europy. Nie robimy tego w takim stopniu, jakim moglibyśmy to robić. Nie angażujemy się również w dyskusje w Unii Europejskiej, które pośrednio mogłyby pobudzić te niemieckie wewnątrzniemieckie dyskusje. I tutaj jest pole do naszego manewru, ale chciałabym podkreślić, że jeżeli chodzi o Berlin, to nie powinniśmy się też powinniśmy animować te niemieckie dyskusje, ale nie powinniśmy się też za dużo po nich spodziewać. Jacku, czy masz pomysł, jak pobudzić Niemców tak, żeby w efekcie było to dla nas związane ze wzrostem bezpieczeństwa i zdolności obronnych? Przed Europą trudna decyzja. Odpowiedź na nią da tak zwana kwestia niemiecka po raz któryś w historii naszego kontynentu. Niemcy muszą rozstrzygnąć. Jeżeli nie podejmą działań konsolidacyjnych Europy i to wokół siebie i swojego serca gospodarczego, to Europa się rozpadnie i naciskana przez Rosję, Stany Zjednoczone i Chiny zaliczy regres gospodarczy i polityczny. Oczywiście pociągnie to nas również jako zależnych od obszaru gospodarczego Europy i od kwestii bezpieczeństwa. Pociągnie to też Niemcy, niezależnie od intencji polityków, zieloni, tacy, siacy i owacy. W Strategy and Future rozmawiamy z bardzo wieloma, większość jest na YouTubie, zachęcam, to nie tylko AKK, ale też inni. Też sporo niemieckich ekspertów nie chce się wypowiadać publicznie, nie dać się nagrywać, bo widzą napięcie na niemieckiej scenie politycznej oraz też widzą napięcie między Francją a Niemcami w tworzeniu perspektywy i boją się o własne też kariery, mówiąc wprost. Gdzie są zawsze gdzieś tam podczepieni pod jakichś polityków i to jest bardzo charakterystyczne dla czasów przełomowych. Natomiast tak naprawdę jak się podrapie, to Niemcy to doskonale rozumieją. Posługują się językiem strategii i okazuje się, że 80 lat po II wojnie światowej niewiele zmieniło w perspektywie. Dalej łańcuchy dostaw, obszary oddziaływania gospodarczego decydują i oczywiście kwestia bezpieczeństwa, w tym kwestia nuklearna, tak jak słusznie powiedziała Justyna. Trzeba Niemcom pomóc podjąć tę decyzję i to jest odpowiedź na pytanie pana Marka Belki. Przede wszystkim polscy politycy muszą zapomnieć o przeszłości i historii, o II wojnie światowej. Tylko przyszłość ma znaczenie w planowaniu strategicznym. Inaczej Japonia nie byłaby najlepszym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. I tak dalej, i tak dalej. Polska musi zrozumieć, że zmienia się równowaga sił w Europie. Niemcy punkt ciężkości przesunęły na wschód Europy, a punktem ciężkości nie są intencje i mapy mentalne polityków, bo one się zmieniają, tylko łańcuch dostaw gospodarki niemieckiej. Widać, jak Francja w relacji z Niemcami słabnie, w tym w relacjach handlowych w ostatnich latach. Nawet Polska rośnie. Niemcy muszą podjąć tę decyzję o konsolidacji europejskiej. Problem polega na tym, że gdy to robiły w przeszłości, były wojny światowe, i Adenauer bardzo skutecznie im to wybił z głowy poprzez Westbindung. Dlatego niemieckie elity mają problemy z artykułowaniem prawdziwej potrzeby. To gdzieś się tli.
ale czują, że coś trzeba zrobić krok do przodu. I propozycja AKK była wyśmienitą propozycją dla Polski. Ja się zgadzam z Justyną, że to nie jest przesądzone. Nie wiadomo, czy to jest na stole, nie wiadomo, czy system polityczny niemiecki to zaakceptuje. I jeszcze nie wiadomo, czy Biden, Blinken, czy ludzie w Waszyngtonie, którzy naprawdę nie, chyba niestety nie są tej jakości, jak w przeszłości politycy amerykańscy, jeżeli chodzi o strategię, czy otoczenie Bidena w ogóle zrozumie, w jakim momencie Stany Zjednoczone są. Bo ta propozycja była też bardzo dobra dla Stanów Zjednoczonych. Amerykanie pozostaliby wówczas w Europie jako gwarant nuklearny, podejrzewam też z potężnymi wpływami politycznymi oraz propozycją wspólnego ładu gospodarczego z Europą, czytaj Niemcami. Niemcy nie musiałyby dokonywać rozłamu z określenia z Westbindung, tak, Adenauerowskiego. Nie musiałyby dokonywać tego strasznego rozłamu między kontynentem a oceanem światowym. Uzyskałyby statut najlepszego, najważniejszego z książąt udzielnych w Europie, ale wciąż gwarantem i arbitrem bezpieczeństwa byłby Stany Zjednoczone. I to byłoby bardzo dobre dla Polski. Nieoptymalne, bo nie ma nieokreślonej możliwości, że możemy ze wszystkimi i wszędzie, tylko w tym trudnym momencie. Bo gdyby Niemcy musiały zacząć obsługiwać interes całej Europy, jednocześnie arbitrem ostatecznym byłby Stany Zjednoczone, to Niemcy musiałyby zantagonizować się z Rosją. Nie mogłyby się dogadywać z Rosją, zwłaszcza ponad głowami swojego głównego łańcucha dostaw w Europie Środkowo-Wschodniej, bo punkt cięższości gospodarczej Europy by się przesuwał w kierunku Niemiec i dalej na wschód, od Francji. Moglibyśmy odebrać pakiet modernizacyjny. Jednocześnie, wbrew temu, co Justyna Gotkowska powiedziała, mnie interesuje mnie to, czy Niemcy by wydawali więcej na wojsko własne. Mnie interesowałoby, czy broniliby perymetr Europy własnymi pieniędzmi, inwestycjami i wspieraniem wojskowym otoczenia. Mało tego, taka opcja wybrana przez nas nie obniżałaby ryzyko złej decyzji, bo przy takiej opcji i tak musielibyśmy znacząco wzmacniać swoje siły zbrojne, bo czy Amerykanie zostaną w Europie, czy Niemcy staną się prymusem, czy rozpadnie się w ogóle Europa, nasz wschód będzie płonął tak jak płonie. Coraz bardziej. Jeśli mogę się wtrącić. Jacku, wydaje mi się, że opowiadasz o Niemczech, nie mając większego pojęcia, jakie tam dyskusje się toczą i jak ten kraj w tej chwili wygląda, jak wygląda ta scena polityczna. To jest spojrzenie twoje z zewnątrz na Niemcy, takie troszeczkę Wunschdenken po niemiecku. Te Niemcy są zupełnie inne. Te Niemcy są zróżnicowane. Te Niemcy są klinczu, jeżeli chodzi o politykę bezpieczeństwa. Te Niemcy są pomiędzy starymi paradygmatami, a nowymi paradygmatami. Jest i one w przyszłości, po wyborach do Bundestagu na jesieni tego roku, w tym klinczu pozostaną, ponieważ są siły, które ciągną w jedną i w drugą stronę. I dlatego nie spodziewałabym się po Niemczech zasadniczego wyboru drogi w następnych 5 latach. I my się z tym powinniśmy liczyć również, że Niemcy pozostaną w dużej mierze takie, jakie są i tego wyboru nie dokonają i że my z tym będziemy mieć problem i frustrację, ale musimy założyć również, że te Niemcy takie pozostaną. Będziemy mieć możliwość pewnego wpływu na niemieckie dyskusje, ale też bym ich nie przeceniała. I w tej chwili pojawia się pytanie, jak to Stany Zjednoczone podejdą do takiego niemieckiego sojusznika, który pozostanie po części w tym swoim starym paradygmacie priorytetów. Rozumiem, no to jest Justyna, ale wobec Chin i Rosji. I to jest pytanie o Stany Zjednoczone i ich politykę wobec Niemiec, Francji, Europy i No tak, ale to jest dokładnie scenariusz numer jeden, o którym powiedziałem na samym początku swojej wypowiedzi i on jest równie prawdopodobny, a to oznacza, że tym bardziej my musimy szykować, że sami musimy sobie radzić swoimi problemami de facto. Niekoniecznie. Bo powstanie nowa Eurazja bez Ameryki. Z tego względu, że to jest pytanie o transformację amerykańskiej polityki i ich zgodę, co pojawia się w europejskich dyskusjach, na uznanie pewnych europejskich czy francuskich, niemieckich interesów. I to jest pytanie do tego, jak administracja Bidena podejdzie do
trudnych sojuszników, jakimi są Niemcy, jakim częściowo jest również Francja. I to powiedziałem, że się właśnie tymi słowy, że się wytwarza nowy układ sił, nowa równowaga i być może na przykład będzie tylko równowaga mocarstwowa. I to jest doskonały moment, żeby nam Michał Baranowski opowiedział, czy z tych pierwszych wystąpień, oświadczeń Bidena i jego ludzi wyłania się kształt tej doktryny europejskiej. To znaczy, no właśnie, to co oboje Justyna i Jacek powiedzieli. Czy widać, w którym kierunku ta Ameryka chciałaby, żeby pożeglowała Europa i czy będzie żeglować razem z nią? Po pierwsze, to ci ludzie nad tym myśleli nie od, nie wiem, 20 stycznia czy listopada, tylko naprawdę bliscy współpracownicy Bidena, Blinkena i inni pracują nad tym od dłuższego czasu i zresztą akurat w tym kawałku GMF jako ta instytucja, która ma i wymiar transatlantycki, mocno też amerykańsko-niemiecki jest i ludzie przechodzą, więc jak najbardziej to myślenie zostało włączone. Co oni by chcieli, powiedzmy, ci Amerykanie? Czy po pierwsze jest numer jeden, tak, bo oni jednak podchodzą do tego dość pragmatycznie i na razie to jest krok za krokiem, a nie koniecznie następne 4 lata czy 8 lat. To jest odbudowanie tego, co zostało zniszczone w relacjach bilateralnych przez Trumpa. Ale w większym aspekcie jest tak naprawdę bardzo duże przekonanie, że ta wizja, o której mówi Justyna tak naprawdę w tym momencie, czyli Niemcy, które się nie budzą strategicznie, które próbują być takie nieopowiedziane cały czas, że to jest wizja bardzo trudna dla Stanów Zjednoczonych i ze względu na to, że tu jest duże pytanie wobec relacji niemiecko-chińskich, tak? Jakie relacje będzie miał Waszyngton z Berlinem, jeżeli Berlin rzeczywiście będzie próbował utrzymać, jakoś balansować na środku. A po drugie jest przekonanie, że Niemcy się po prostu muszą dużo bardziej zaangażować, tu jest znowu zgoda z tym, co mówił Jacek, w obronę Europy. I Europy, i przedpól Europy. Pytanie, oczywiście to wykręcanie ręki będzie dużo... wyglądało dużo bardziej elegancko, to będzie zupełnie inny język i zupełnie inna metoda, ale to jest ich główne podejście i to jest warunek konieczny dla tych głosów transatlantyckich w tej administracji, łącznie z samym Bidenem, żeby Stany Zjednoczone pozostały w Europie, pozostały European Power, co jest też... Troszeczkę o tym zapominamy do pewnego stopnia w naszych dyskursach, bo to nie jest tylko dla nas ważne w kwestii Rosji, ale to jest również ważne w kwestii, jak wygląda Europa bez tej czapki, którą w tym momencie stanowią Stany Zjednoczone, jeżeli chodzi o konflikty wewnątrz Europy. Tak? I Niemcy, i Amerykanie o tym myślą, to zresztą widać w ostatnich raportach i niemieckich, i również amerykańskich. Tutaj o jednej rzeczy jeszcze wspomnę w kontekście polskim, bo to jest ja jestem trochę bardziej optymistyczny wobec Niemiec niż Justyna. Justyna oczywiście dużo lepiej zna Niemcy, patrząc na to jakby z bliska, za to ja też widzę te głosy, które między nimi i debaty, które się między nimi toczą. Pytanie, czy oni naprawdę są w stanie niczego nie zrobić? Jak długo? I tutaj co powinna w tym zrobić Polska? To jest bardzo ciekawe, że Jacek powiedział, w ogóle zapomnijmy o historii. To oczywiście jest trudne, szczególnie zważywszy na obecny rząd. Za to tutaj na pewno jest bardzo jedna konkretna możliwość, która się otwiera, czyli współpraca polsko-niemiecko-amerykańska, może nawet powiedzmy amerykańsko-niemiecko-polska, w którą Polska mogłaby
się zaangażować, motywować, mówić o niej. To jest ten cały kawałek nowych pomysłów wobec administracji Bidena. Ta agenda trójstronna przede wszystkim oczywiście ma szansę zadziałać w wymiarze bezpieczeństwa, ale nie tylko. Można pomyśleć, że wspólnie powinniśmy zastanowić się na przykład nad krajami Partnerstwa Wschodniego albo nawet o sprawach klimatu, które akurat dla Amerykanów to ważne. Więc tutaj, tu w tym trójkącie Polska powinna być dużo, dużo bardziej aktywna, a do tej pory ja przynajmniej w tym momencie nie widzę, tak naprawdę nie widzę nowszych pomysłów ze strony Warszawy, tylko jesteśmy w takim momencie troszeczkę na nastroszenia się i zobaczenia, nam przynajmniej przypadkiem ktoś nie da po głowie z waszych stron. Chciałbym kontynuować tę dyskusję, wtrąciwszy wątek drugiego naszego wielkiego sąsiada, to znaczy Rosji. Wydawało się, że relacje Zachodu z Rosją, czy też stosunek Zachodu do Rosji wskutek rosyjskich agresywnych zachowań, no jest już tak zły, że gorszy być nie może, aż przyszedł rok 2020 i prawdopodobne zlecenie zabójstwa politycznego przy użyciu chemicznego środka bojowego. Mowa oczywiście o sprawie Nawalnego. W tym momencie widzimy kolejny zjazd, jeżeli mogę tak powiedzieć, w jakości relacji Zachodu z Rosją. No i pytanie, czy wobec takiej sytuacji polskie bezpieczeństwo jest, jak to się przekłada na polską sytuację bezpieczeństwa? Czy to, że pogarszają się relacje Zachód na linii Zachód-Rosja, to jest z naszego punktu widzenia dobrze czy źle? I kto ma odpowiedzieć na to pytanie, Marek? Kto chce. Czy ja mogę zacząć w takim razie? Dobrze. I tu jest właśnie sprawa Nawalnego i w ogóle sprawa Rosji pokazuje, jak bardzo jest inaczej, jeżeli Polacy mówiąc Unia myślą Niemcy, a mówiąc Unia myślą Niemcy i Francja. Otóż Francuzi mają inne cele niż Niemcy. Niemcy może jeszcze nie mają sprecyzowanych ich, ale to już jest sukces. A Francuzi mają. Otóż Francuzi uważają, że są w świecie już postamerykańskim i do właściwego zabezpieczenia perymetru i stabilizacji Europy potrzebna jest Rosja. Rosja jest zapraszana do gry o równowagę przeciwko Turcji i w ogóle do stabilizowania. W systemach politycznych stabilizuje się w negatywnym planie lub pozytywnym poprzez siłę wojskową, tak robi Rosja. I Francuzi chcąc, nie chcąc muszą zaprosić Rosję do gry o równowagę. I zawsze to będzie, proszę Państwa, kosztem Polski, Ukrainy, Białorusi i państw bałtyckich. A zatem musimy zlikwidować możliwość polityki francuskiej na wschodzie. Mogą to zrobić tylko Niemcy. No chyba, że my bylibyśmy potężnym państwem, którym nie jesteśmy. Niemcy mogą to zrobić, jeżeli to Niemcy będą prowadzić politykę zagraniczną nowej Europy, zwłaszcza jeżeli patronem nuklearnym będą Stany Zjednoczone, jeżeli Niemcy będą potrzebowały konsolidować obszar gospodarczy, mieć stabilizację w swoim łańcuchu dostaw na Polskę i Ukrainę. I to nazywa się pokój w Europie i możliwość realizacji polskiej polityki wschodniej siłą Niemiec, co ćwiczyliśmy również w przeszłości. Dlatego należy zapomnieć o historii. A dalej arbitrem ostatecznym, panem wasalnym będą Amerykanie. Miejmy nadzieję, że wygrają z Chinami. No jeżeli nie mieliby wygrać z Chinami, to wszystko to się rozpadnie, a Polska naprawdę nie ma już o czym myśleć. Co do Nawalnego, jedno zdanie. Podstawowym interesem niezbywalnym we wszystkich systemach demokracji liberalnej, monarchii i innych jest to, żeby Rosja nie była w grze równowagę w Europie. Pojawiła się wraz z Katarzyną Wielką, no może z Piotrem Wielkim, ale z Katarzyną Wielką, z wojną północną, generalnie z czasami saskimi w Polsce i bardzo ciężko ją stamtąd wydobyć, znaczy wyrzucić. Udawało się to, ale jest trudno. Teraz chce znowu wrócić. Wraca tylko energią, chociaż to malejącą, i tylko siłą zbrojną. Niczym innym, no a może szczepionka, nie może zagrać w grę równowagę. A zatem nie może nam mieć złudzeń, że trzeba w wojnie nowej generacji powstrzymać Rosję, żeby nie mogła być aktywnym uczestnikiem gry o stabilizację na wschodzie. I śmiem twierdzić, że jeżeli Nawalny zostałby prezydentem, to interesy Rosji się nie zmienią.
i powtórzymy sytuację jak z białymi w czasie wojny domowej, gdy Zachód wspierał białych, a Piłsudski nie chciał wspierać białych, bo wiedział, że biali uzyskają pomoc Antanty i będzie to sprzeczne, i będzie Antanta potrzebowała białej Rosji do balansowania Niemiec. Będzie to sprzecznym z interesem narodów żyjących między Dnieprem a Odrą. I zawsze w tej perspektywie należy patrzeć na przemiany w Rosji, jakiekolwiek one są. Justyno, czy dla ciebie jako znawczyni spraw niemieckich ta koncepcja, którą Jacek przedstawił, to znaczy, żeby zwalczać Rosję, a jednocześnie Francję rękami i siłą Niemiec z korzyścią dla interesów Polski, w ogóle wydaje się realizowalna? Mi się wydaje, że chcemy przełożyć na Niemcy pewne nasze koncepcje i wyobrażenia, jak Niemcy powinny się zachować tak, żeby było to zgodne z naszym interesem. I myślę, że jest to niemożliwe z tego względu, że Niemcy leżą w centrum Europy, leżą pomiędzy Francją i pomiędzy Polską, mają swoją własną perspektywę na bezpieczeństwo, na wyzwania i zagrożenia, które postrzegają, a których właściwie nie postrzegają, ponieważ czują się w większości niemieckie społeczeństwo nie odczuwa konwencjonalnych zagrożeń zarówno ze strony Rosji, jak i ze strony Chin. Niemiecka klasa polityczna kieruje się priorytetem rozwijania relacji gospodarczych również z rywalami, ale z jednej strony, ale z drugiej strony powstrzymywania do pewnego stopnia takich rywali jak Rosja i z tego względu niemiecki udział również w polityce obrony i odstraszania na wschodniej flance NATO. To się w Niemczech, ta percepcja Rosji, ta polityka wobec Rosji zaczyna być kwestionowana mocno. Te podstawy polityki niemieckiej zarówno wobec Rosji, jak i wobec Chin są mocno i kontrowersyjnie dyskutowane, ale nie wiem, czy możemy się spodziewać tego, żeby Niemcy grały równoważnika Francji w tej dyskusji europejskiej o polityce wobec Rosji. Będziemy musieli się chyba pogodzić z sytuacją, kiedy, w której to Niemcy tak są za sankcjami, wspierają sankcje, przekonują inne państwa do sankcji, tak jak miało to miejsce do tej pory, ale z drugiej strony kontynuują takie projekty gospodarcze jak Nord Stream. Czy to się zmieni w przyszłości i po wyborach do Bundestagu? Jest to trudne do powiedzenia z tego względu, że tak jak wspomniałam, Niemcy politycznie są w pewnym rodzaju klinczu i również to jest nie tylko polityka bezpieczeństwa, ale to jest również polityka wobec Rosji, wobec Chin, wobec Stanów Zjednoczonych. Będą prawdopodobnie, można się spodziewać pewnych kroków, które być może ze strony zielonych, które wpłyną, czy wpłynęłyby na ostrzejszą politykę niemieckiego rządu, ale z drugiej strony będziemy mieli skrzydło chadeckie i kanclerza Laschetta, który będzie przedstawicielem tych tradycyjnych niemieckich interesów i który będzie starał się tą współpracę z Rosją utrzymywać. Także ja trochę bym ostrzegała przed postrzeganiem Niemiec w takich trochę naszych kategoriach. Niemcy nigdy nie staną się i nie będą prowadziły polityki bardzo protransatlantyckiej i takiej zgodnej z naszymi interesami. Niemcy będą starały się równoważyć różne interesy i będziemy musieli z tym jakby z taką niemiecką polityką mieć, jakoś ją kontrować, mieć ją, jakoś próbować sobie z nią radzić. Słuchajcie, czas nam płynie niebywale szybko. Zostało nam nieco ponad 5 minut. Ja obiecałem, że dopuszczę pytania od obserwujących z Twittera, którzy kilkadziesiąt ich naprawdę zgłosili.
nie jesteśmy w stanie tego zrobić w takiej skali, jak myślałem. Ja bym wam zadał takie pytanie, które koncentruje uwagę na naszych sprawach, na sprawach polskich. Dlaczego mimo jednak tych sporych wydatków na obronność, mimo takiej narracji politycznej, która wspiera starania na rzecz bezpieczeństwa, również międzynarodowego, ogromnego poparcia społecznego dla rozmaitych przedsięwzięć z tym związanych. Dlaczego, jak się wydaje, idzie nam to jednak z takimi trudnościami i co należałoby zrobić, być może również wykorzystując nasze relacje transatlantyckie ze Stanami Zjednoczonymi, a może zmieniając tę politykę, wobec której dużo krytyki w ostatnich miesiącach też się wylało, żebyśmy mogli być bardziej samodzielni w polityce bezpieczeństwa i czy w ogóle taki kraj jak Polska na to stać? Marku, to może ja zacznę, ale to ty jesteś tak naprawdę pewnie osobą, która na to pytanie mogłaby najlepiej odpowiedzieć, więc ja troszeczkę z boku, że tak powiem, na to spojrzę, bo ty mówisz również o niezależności. To tak naprawdę nie chodzi tylko o... Nie potrzebujemy niezależności w kontekście takim, że budujemy sobie wystarczające siły zbrojne, żeby samodzielnie poradzić sobie z Rosją, albo zbudujemy broń nuklearną, z którą sobie poradzimy, bo to są naprawdę tego typu projekty są na ten moment zupełnie, zupełnie mrzonką. To, co absolutnie powinniśmy zrobić, to dużo lepiej wykorzystać bardzo duży budżet modernizacyjny. Ty rzeczywiście o tym bardzo dużo piszesz i dużo wiesz. Z boku wydaje się, że problemem jest to, że po pierwsze brak nam instytucji, które dobrze i analizują, i wprowadzają te procesy. To po pierwsze. Po drugie, budżety modernizacyjne są wydawane przez to, że mamy brak tej instytucji. Czynniki polityczne tutaj grają bardzo duży udział i również sam wybór nawet tego kontrahentów, już nie mówiąc o polskiej grupie zbrojeniowej i polskim przemyśle. Czy nam mogą w tym inni pomóc? Tylko do pewnego stopnia. Musimy sami sobie chcieć pomóc i możemy wtedy korzystać z wzorców pozostałych partnerów. Stany Zjednoczone na pewno bardzo chętnie by nam pomogły, ale mają oczywiście w tym duży interes. To nie jest to jedyny partner, ale dla nich z pewnością to jest akurat nawet spory problem, że polskie siły zbrojne nie są na tyle silne, na ile mogłyby być silne, dlatego że to jest w ich interesie, oczywiście w naszym interesie, również w interesie Niemiec, jeżeli nawet tego nie dostrzegają, dlatego że widzą dobrze, że to właśnie to jest to miejsce, w którym ścierają się z autorytarną Rosją. I wracając jeszcze do tego poprzedniego pytania, tu to myślenie się nie zmieni i to ja też nie spodziewałbym się, że to Berlin stanie się tym miejscem, który będzie powstrzymywał Moskwę. Akurat Waszyngton za Bidena i Blinkena, pomimo tego, że rozszerzenie startu na całe 5 lat to był bardzo problematyczny ruch. Tutaj oni nie mają żadnych złudzeń wobec tego, czym jest Rosja i jak powinna wyglądać polityka odstraszania wobec Rosji. Do tego potrzebują również nas i naszego przemysłu, naszych zdolności zbrojeniowych. Jacku, ty zawsze w tego rodzaju dyskusjach zadajesz pytanie, ale do jakiej wojny mielibyśmy się przygotowywać? Znalazłeś już odpowiedź? Tak mi się wydaje, ale wszyscy tak myślą, gdy wydają takie sądy, a potem często błądzą. Myślę, że odpowiadając na pytanie, które wcześniej zadałeś, to jest jedno z najbardziej fundamentalnych pytań, które każdy człowiek musi sobie zadać. Pytanie to brzmi, kim jesteśmy i jakie jest nasze miejsce? Dlatego, że jeżeli uważamy, że nie stać nas samodzielne istnienie, to myślę sobie, że spora część i społeczeństwa, i polityków tak myśli, to wówczas mamy instynktownie
brak wiary w to, że możemy zbudować własne zdolności, pomimo ogromnych pieniędzy, które są w Polsce. Polska nie jest biednym krajem. Wydajemy na papierze bardzo dużo pieniędzy na wojsko. Niedaleko nam do Izraela, Turcji. Właściwie gdybyśmy się sprężyli, to moglibyśmy nawet wydawać więcej niż oni. To jest taka skala. Wydaje mi się, że nasi słuchacze mogą o tym nie wiedzieć nawet. I dlaczego mamy takie słabe zdolności? Dlaczego ten młotek, ten instrument polityki państwa, jakim są siły zbrojne, jest tak słaby? Może jest coś w nas, w jakimś kodzie kulturowym, instytucjonalnym, w braku nowoczesnego państwa w dobie nowoczesnej, czy podczas zaborów, braku pewnej kultury strategicznej, która wierzy w możliwość rozegrania. No i oczywiście bardzo wielu innych rzeczy, które powodują, że nasza klasa polityczna w ten czy w inny sposób postępuje. Nie chodzi mi teraz już o taką krytykę. Postawiłbym dwie tezy, kończąc już. Po pierwsze, oczywiście słuszne było wstąpienie do NATO, do Unii i tak dalej, ale po części nam zaszkodziło, bo z punktu widzenia takiego myślenia o kształtowaniu własnej koncepcji operacyjnych, polityki myślenia, tak, wojskowego, no bo koniec historii, adopcja, mamy spokój, tak? Amerykanie tacy potężni naciskają guzik, wszystko się dzieje. Przyznajmy, no zaszkodziło nam trochę i teraz końca historii będzie nas budził. Z punktu widzenia oczywiście taktyczne zdolności, nasze siły w Afganistanie, żołnierze się ostrzelali i tak dalej, wszystko w porządku, ale gdzieś na poziomie strategicznym to ktoś za nas decydował, prawda, o układzie sił. Chodzi mi o poziom strategiczny myślenia, tak, a nie o tam, czy umiemy strzelać w kompanii, prawda, stosować odpowiedni szyk bojowy. No druga rzecz jest taka, że i to chciałbym, żeby bardzo dobrze wybrzmiało. Rosja będzie negocjować układ w europejskim systemie gry o równowagę wojną nowej generacji, bo niczym innym w historii nie negocjowała. Zawsze historia się powtarza. A to jest inna wojna niż ta, do której się przygotowuje Wojsko Polskie, w tym chyba podczas ostatniej ćwiczeń zima. To nie Bagration, nie Barbarossa, tylko wojna nowej generacji, manewr, mobilność, odporność państwa, politycy. To politycy podejmują kluczowe decyzje, a system to działa w rytmie i dotyczy zdolności, a nie tam czołg jeden, ten samolot, tamten samolot. Takiego sojusznika chcieliby Amerykanie, to wiem. Zgadzam się z tym, co powiedział Michał, bo mogliby się zająć Pacyfikiem, mogliby się zająć swoimi wewnętrznymi problemami i tu utrzymać perymetr wobec słabej Rosji stosunkowo, tak? Słabej Rosji. To by pomogło również sojusznikowi amerykańskiemu. Pomogłoby też sojusznikowi niemieckiemu, który mógłby się zająć tym, co lubi najbardziej, czyli żeby na wszystkie strony handlować sobie. Niemcy, przypomnę, przed I wojną światową też pisali takie broszury. Czego ci anglosasi od nas chcą? My tylko chcemy produkować i handlować. No i mieli wojnę. Jacku, czy jeszcze mogę tutaj, czy ty mówisz o samodzielności, czy samotności strategicznej? Nie ma czegoś takiego jak ani samodzielność, nawet Amerykanie jej nie mają, ani samotność, bo Amerykanie potrzebują sojuszników w Eurazji, ani samotność. Samodzielność jest raczej dążnością do podmiotowości, do myślenia, że nawet jeżeli wybieram sojusz z tym państwem, to robię to, bo to obsługuje mój interes i ten interes mój i twój nas bardzo łączy jak cement. I to jest sojusz. I z Amerykanami akurat uważam, że mam nawet spore wspólne interesy. I dokładnie tak samo jest z Niemcami w kontekście tego, co powiedziałem, w Europie Środkowo-Wschodniej, pod warunkiem, że Niemcy podejmą dobrą decyzję. I kończąc, nie mówiłem, Justyna, że my mamy kluczową możliwość wpłynięcia na niemiecką decyzję, ale wyobraźmy sobie rozmarzonymi oczami, że grupa prawdziwych kiziorów tak zwanych jedzie do Berlina i zupełnie inaczej niż do tej pory polscy politycy nie rozmawia o powstaniu, o II wojnie światowej, reparacjach i innych rzeczach, tylko rozmawia o prawdziwych rzeczach, o łańcuchach dostaw, o rywalizacji chińsko-amerykańskiej, o strukturze handlu światowego, o strukturze bezpieczeństwa wojny nowej generacji. Są tam 20 jest i ustalamy nowe reguły gry. Potrzebujecie nas do balansowania Francuzów albo innych, którzy nie chcą reformy Unii Europejskiej? To dajemy swoją siłę, podporządkowujemy się wam, bo Niemcy by tego oczekiwali, że my rozumiemy, że wszystko w życiu jest sytuacją dynamiczną, nie ma sytuacji statycznej. I wówczas Niemcom by to pomogło również w debacie wewnętrznej. I poza tym zaczęliby nas traktować nie jak peryferium. To jeśli odnoszę się do tego, ja myślę, że Niemcy zrobiliby wtedy bardzo duże oczy i zastanowili się, czego ci Polacy naprawdę od nas chcą, ponieważ oni nie myślą w tych kategoriach. Mają problem z kulturą strategiczną, jeszcze większy, jeżeli uznaję, że my mamy problem z kulturą strategiczną, to Niemcy mają ogromny problem z myśleniem w takich kategoriach, w związku z czym wyjście do nich i taka rozmowa
wzbudziłaby spore zdziwienie w Berlinie, więc ja myślę, że na Niemcy trzeba wpływać, mając świadomość dyskusji, które się tam toczą i mając świadomość tego, w który, gdzie uderzyć, z kim rozmawiać, żeby odnieść efekt. Ale co do tej naszej samodzielności, ja uważam, że przede wszystkim powinniśmy dążyć do budowy, to się zresztą o czym mówiliście, stabilnego systemu bezpieczeństwa całościowego, w którą stronę i w tą stronę idą państwa nordyckie, idą również państwa bałtyckie, tak zwana obrona totalna. To nie tylko wojskowe zdolności, a tu chodzi o stabilne, długofalowe planowanie, stabilny system dowodzenia i kierowania siłami zbrojnymi, stabilne finansowanie. Tu chodzi też o tą cywilną stronę, obronę psychologiczną, zarządzanie infrastrukturą krytyczną, tak? O kwestie cywilnego zarządzania kryzysowego, o to, żeby o kwestie takie, żeby funkcjonował system energetyczny, dostarczania wody, prądu, jeżeli dokładnie tak, całe państwo tak. Tak, jeżeli będziemy mieć kryzys w postaci również ataków konwencjonalnych. To jest takie bezpieczeństwo całościowe, to jest to, czym powinniśmy się zająć, a uważam, że największy problem mamy w kwestiach zarządzania takim bezpieczeństwem. A dodam do tego jeszcze, żeby do tej koncepcji bezpieczeństwa całościowego, ona powinna polegać również na równoważeniu pewnych wektorów naszej polityki bezpieczeństwa w wymiarze zagranicznym, czyli to owszem, rozbudowa relacji ze Stanami Zjednoczonymi, wykorzystanie tych relacji wojskowych tutaj w kraju jako platformy do wzmacniania relacji współpracy wojskowej z Nordykami, ćwiczeń z państwami bałtyckimi, z państwami nordyckimi, z Wyszehradem. My nie potrafimy sami, czy polskie siły zbrojne, zogniskować takiej współpracy tutaj w regionie i Amerykanie dają nam platformę, która by taką współpracę regionalną wokół nas w większym stopniu umożliwiła, ale to nie jest wszystko. Nasze bezpieczeństwo jest w Europie również. W związku z czym my powinniśmy się również angażować w te europejskie projekty w większym stopniu, ponieważ to kotwiczy nasze bezpieczeństwo, naszą gospodarkę tamże i wzmacnia naszą pozycję polityczną, gospodarczą, a w konsekwencji i finalnie również naszą pozycję bezpieczeństwa w regionie. Więc to jest taki całościowy system, nad którym powinniśmy pracować i powinniśmy sobie zdawać z tego sprawę i powinniśmy dyskutować o tym chyba jeszcze więcej niż robimy do tej pory, bo ten świat się zmienia w bardzo szybkim tempie. Te relacje transatlantyckie, ale też globalnie transformują się i my, wydaje mi się, trochę jesteśmy nie do końca, nie trzymamy tego ręki na pulsie. Mówiłaś, Justyno, że powinniśmy więcej dyskutować. No właśnie to robimy. Bardzo Wam dziękuję. Umawialiśmy się na godzinę, nieco przekroczyliśmy czas. Dziękuję przede wszystkim też Państwu. Z tego, co słyszałem, ponad 200 osób zarejestrowało się, by obserwować tę naszą rozmowę na żywo. Dziękuję Michałowi Baranowskiemu, szefowi warszawskiego biura The German Marshall Fund of the United States za wirtualną gościnę. Dziękuję Justynie Gotkowskiej z Ośrodka Studiów Wschodnich i dziękuję Jackowi Bartosiakowi ze Strategy and Future. Ja nazywam się Marek Świerczyński, jestem analitykiem do spraw bezpieczeństwa. W Polityce Insight było mi niezwykle miło prowadzić tę dyskusję. Chyba od razu powinniśmy się umówić na następną. Co wy na to? Dziękuję. Oczywiście. Jeszcze raz. Do widzenia, do usłyszenia, do zobaczenia.